are you planning to do, son? Something subtle. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Just Cause 3. Jezu, ile się tych powiadomień teraz będzie, kurde, odpalało, żebym ktoś wyprzedził w tych tabelkach. Dobra, teraz nie powinny się odpalać. Zobaczmy, o co chodzi z misją główną. Chaos and destruction. You said Dima is being tracked. Where is she? Oh, she's motoring around gathering intel she thinks is important to the rebel cause. Mm-hmm. Something about the vehicles catching fire over Port Dracon. What? Now, them military gunboats there. Hey, son, nice flying. Perfect three-pointer. Focus, shit. Oh, right. Now, the military gunboats there, while they are speeding off trying to stop her. Why didn't you start with that? Don't worry, Rico. Everything's under control. Your pal Mario's with her. Mario? Ugh. Useless. Bon voyage! O, ej, czy to jest ten śmigłowiec z rakietami? Bo udało mi się taki dorwać poza nagraniem. To się podobny był, ale jak przejmowałem właśnie tę pierwszą wyspę, to dorwałem sobie taki śmigłowiec. Jap, to ten! No, dzień dobry, to nie ten. Mario, are you there? Answer me, Mario. Sheldon, where's Mario? I would assume he's wherever those reinforcements are going. If he gets hurt, you take the blame, Sheldon. Don't be so dramatic. I'm sure your special little friend will be just fine. Jakbyś nie musiał tego weryfikować. Hey, Rico. You might want to watch out for those missile batteries. Missile batteries? Sheldon, what am I heading into? Well, at least they're making it interesting. De Ravello seems to have a bee in his bonnet when it comes to Dima. No, ej, come on! Ha. Brawo ty, Sheldon, naprawdę. Przejedzie na dalej. Tak teraz. Czy przejedzie? Przepłynie, bo tak teraz mogę strzelać tymi rakietami do usranej śmieci, tak niewiele to zrobię. No! Jezu, jakim cudem! Murio zawołać! Wtedy on za podpowie. Sztyk.
Czekaj, 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 nie, nie to się miało stać, nie to się miało stać. Au! Przednio to sterowalne niestety. Ale na szczęście nie muszę się rozprawiać z tymi posiłkami w sposób konwencjonalny. Znaczy w sensie nie muszę rozprawiać się z tym śmigłowcem. Jego strata jednak trochę boli. Halo, no przyczep się do tego, nie? Don't worry, Rico! I left some for you! Druga. Trzecia. Nie, nie, kurwa! Miałeś się podczepić pod śmigłowiec, a nie tylko go użyć jako kurde do lotu. No, tylko że ponownie, teraz ten rakietowy byłby lepszy. Aha, XD. Powiedzcie, że tu checkpoint, błagam. Co opcję wcisnąłem, bo chciałem lecieć, a wcisnąłem przypadkiem A, żeby się zaczepić pod tym śmigłowcem. Thanks for pitching in, Rico. We got trapped between the soldiers and this minefield. Can you drive us through? Dima's not really up for it and I want to play with this gun. Z wielką chęcią, Mario, tylko pozwól, że najpierw się zajmę tą miejscowością. Teraz jeszcze transformatory widzę. O, ty! Nie taki. Serio tylko taki? No come on. Dobra, moment. Czy ja mam wrzut tak powstańczy, jakieś fajne te? Zrzuty. Czy coś na mapie odkryło? Aha, cała ta miejscówka. Dobra, zrzuty. Pojazdy, śmigłowce. Oh, come on. Mam tylko tę pustułkę, mam opancerzone, mam zwykły i opancerzone. Jak się nazywa ten kurde ten? Bo tutaj nie. Nie, to nie to. Też nie to. Kurde, to jest to akurat w jakiejś bazie wojskowej. Aj, aj, aj. Dobra. Chociaż wezmę ten darmowy śmigłowiec stąd. Też mi znajdowało, no ale dobra. Sekret będę szukał później na własny rękę. Być do... Aha! To fajnie. Może jest napisane, jak byk mam wejść do sterówki łodzi, żeby samemu przepłynąć. Ja kurde myślałem, że muszę ten... Ja myślałem, że ja muszę kurde, wiecie, jakoś im te... Oh, Rico, there you are. Have made small modifications to vehicle. Equipped with nitrous. Spoko. Oh, the
mind, Rico. They got a hair trick. Kurde, nie wierzę, to się udało. I'll be careful. Rico, rebels report that when scouting Corda Dracon, vehicles catch fire on approach. Very curious. Gathering information from contacts. Dajesz, Mario! Szczylej! Rico, go to shore and meet contact. Should have information for you about FOW near Corda Dracon. Dobra, tylko pozwól, że sobie jeszcze tylko wykręcę. Szybko jest, wiesz, się od razu zwoduje. Dobra, lecę trochę dalej niż bym chciał, niestety. I sank your battleship. Oh, come on! A to jest w ogóle z pierwszym informatorem, czyli będzie więcej. Kurde, myślałem, że będę mógł przejąć jeszcze miasto. Ajajaj. Someone beat us to your contact, Dima. They're dead. Jezu, ale to nienaturalnie wygląda. Inconvenient. Dima? What? Oh, yes. Also regrettable. I must hurry. Next contact may be in danger also. Z ciekawości, czy mogę tak to zniszczyć? Mogę! Dobra. No kurde, jak już tu jesteśmy, no to wyzwólmy to miasto. Bo aż szkoda nie skorzystać z okazji. Chyba nie, że jakieś durne drzewo zablokowało mi możliwość zniszczenia tego cholernego billboardu. O nie, znowu posterunek. Ajajaj. Niestety z posterunkami jest taki... Aha, nie mogę jednak tego wyzwolić. Szkoda. No, Rico, wejdź może w jakiś normalny sposób tutaj, co? Driftuję! Aha, patrz kurwa, masz to w Polsce? Masz to w Polsce? Nie masz! I sunę idealnie kurde krańcem, że gdzie min nie ma nigdzie. Aha! Contact may be in danger. Co, teraz pewnie ten też nie żyje? Tak. We're too late for this one too, Dima. Co, pewnie do trzech razy sztuka, nie? Damn it! If they got this one... I don't think we'll be happy with what we find next. I'm concerned. Next contact will not be dead. A czemuś taka pewna? Dobra, gdzie jest nagranie, czy cokolwiek chcę tu znaleźć? Tutaj. Część klasyka. No, dobra. Jak już jestem kurde obok, to szkoda było tego nie wziąć. O, Peacebringera, to są rewolwery chyba są, z tego co pamiętam.
A nie powiem rewolwer, to bym sobie z chęcią tutaj dorwał. Doładowujemy się! I guess you got Giravello scared when you rolled that missile, Enrico! I'm unsettling that military has put so much resistance directly along the route. It's like Giravello knows what we're going to do before we do it. Maybe someone's telling me. Wy tam nie macie żadnych rakiet ani nic takiego? A propos szpiega, no jakby... Ja strzelam, że to może Sheldon jest szpiegiem, nie? Bo chociażby, że donosi. Choć może trochę nie ten... Trochę nie... nie, że specjalnie, w sensie wiecie, tak przypadkowo po prostu coś chlapie na lewo i prawo. Jeśli oczywiście z Diravello ma jakieś interesy, a jestem prawie pewny, że na pewno jakieś ma. I jakby co tak, dalej moim jedynym dowodem jest to, co powiedział Rico na początku całej gry, w tym pierwszym filmie. W tym filmie wprowadzającym ma tym grzeb. Rico, you see that? No, miasto... Znaczy miasto... Port się palił, niekoniecznie miasto, ale... No właśnie ciekawe czemu. Czyżby to ten kontakt? Postanowił puścić coś z dymem? You're coming with us. You brought more friends than we agreed to, Dima. Oh, well, yes. Situation changed, Annika. More dangerous than pretty. I can see that. Dima, are you going to introduce me to your, Tio. Rico. I'm Mario, my bro. I am not your bro. You underestimated the value of your information, Dima. Why would you want to piss off Diravello? Mm-hmm. I want double. No. 1.5. No. You're still a hard ass. Damn it. Tio! Dima, stay in the cabin. You, tough guy, you just gonna stand there? This should be interesting. Zwłaszcza z bazuką, którą mam na plecach. No. Dobra. O nie, chybiłem! Dwa razy! No ja, przecież powinno się śmigła rozpieprzyć! Ej, kto mi go zdjął? Oh, here they come, Rico! Bum, bum. Wybierasz się gdzieś? Nie, to było świetne teraz. Uaaa! To, żebym trochę nie przemyślał. Okej, jeden granat, drugi, o właśnie. Heads up, Rico! Incoming! Jak to tak doleci? Aczkolwiek same granaty to trochę niestety nie wystarczają. No detonuj! O, akurat ostatni to był.
Szkoda, że eksplozji nie zobaczyłem, no ale trudno. Jeszcze będzie wiele eksplozji do zobaczenia. Frigon, etc. Windy day again, eh? Mario! Dima, I need your help! Move! Let's get him inside! Annika, I can stabilize him at home. Rico, I'll show you where. Right. Chyba jednak wiem gdzie, bo mamy na mapie oznaczone jakieś bezpieczne miejsce. No i mam je odkryte jako fast travel, także... No okej, dobra, nie muszę nic w ogóle robić chyba. Chyba tam automatycznie się przeniosą wszyscy. How much further? Not far. Rico, frate, did I do okay? You're not done yet. I always wanted to do good by you, Rico, ever since we were kids. Oh man, I wish we was working on that car now. 17 years old, not a care in the world. Me too, Mario. You remember, Rico? Man, I haven't been happy since the morning after the bonfire. Here, Rico, pull up here. Nocy pożogi, ale mówimy teraz o tej akcji w Costa del Porto, czy jakimś wydarzeniu z... I got it! How does it look? Internal breathing, heavy trauma, most likely fatal. Dima, work on your people skills. He knows to be trusted. Not part of the rebellion, but share the same enemy. Don't worry, Tio's repaired worse. I hope you're right. Keep me posted on Mario. Okej, no to pomimo tego jednego faila, gdzie dałem się zabić i zniszczyłem sobie dość fajny śmigłowiec, chociaż niestety i tak bym go na własność nie miał. To jesteśmy tutaj, zobaczmy. Dwie misje fabularne. Fajnie. Zobaczmy. Zrzut powstańczy Łódź. A nie, to jest jeszcze jakiś inny dodatek. A to ciekawe. Ale ej, dobra. Skoro jesteśmy na terenie, gdzie fabuła nas zaprowadziła, no to czemu miałbym z tego nie skorzystać? I się tym nie zająć właśnie w tym odcinku. A tą misją zajmiemy się właśnie... zajmiemy się w kolejnym materiale. Najważniejszy jest dobry plan. W tajemniczych okolicznościach na wodach Scolio, niedaleko zachodniego wybrzeża Medici, pojawiła się przybrzeżna stacja badawcza należąca do korporacji Eden. Czy Edin. Eden. Nie. No wiecie o co chodzi. Annika ustaliła, co się na niej znajduje oraz kto także się nią interesuje. Pozwolił jej to opracować śmiały plan oraz zebrać nietypową ekipę, z którą chce wykraść tajemnicę ośrodka. Najpierw jednak muszą się dobrze do tego skoku przygotować. No, już. Już mi się to podoba. Mam trochę vibe GTA w opisie tej misji. To nie wiem, czy bardziej online, czy zwykłego. Dobra, zobaczmy. Annika, Sheldon, and Luch. What is this? Rodriguez. See that over there? Apparently it's some sort of scientific facility, right, Texas? That's the Stingray, an offshore research station, one of the three major facilities in what used to be the Eden Corporation network. For a dead company, they sure get around. They were doing research on the weather and electricity. Rumor has it they were trying to control lightning.
But around 20 years ago, something went haywire. They ended up creating a massive electrical storm instead. Swallowed them whole. And now, poof, turns back up after the last big storm. But one thing they did get right was something called the Eden Spark, a crazy science weapon that could shoot lightning. And you know who else took an interest? The Black Hand. So you're telling me the Black Hand now has a doomsday weapon next door to Medici? I'll be right back. Hey, tough guy. No way you can just lone wolf this one. Also, they seem to be sitting on some serious shit. Portable Bavarium shields. And I want those. Lucir has kindly offered to build you a badass boat to take on the Black Hand. Well, I say you do need something fast, maneuverable, with some firepower. So here's my offer, Rodriguez. We break in, take down all the bad guys, you get your lightning toy, Luch and I split all the Bavarian loot. Deal? Just to be clear, you build me a badass boat, I save Medici, and for my trouble, I get a lightning gun. Deal me. Zajebisty deal, co nie? Okej, czyli to jest ten skok na morski bawar. Te ostatnie wyzwanie. Przechwyć samolot. Okej, Rodriguez. Some of my crew are delivering your ride right about now. Oh, all right. Where to? Texas, you got those coordinates? Here you go, buckaroo. No. No, halo. Okay. So where are we heading? First things first, Rodriguez. To stand a chance, you're gonna need a bigger boat. Stary, wracaj tu! Bigger is not so important. Faster, tougher, more firepower. Ah. Sounds interesting, Luch. What do you need? No co za gnu? No nie mogłem, kurde, sam lecieć, to poleciał bez mnie. No co za cham? Chyba, że to przechwyć oznaczało, że mam po prostu się trzymać tego z góry, a nie, że mam do tego wejść. Okay, Rodriguez. Some of my crew are delivering your ride right about now. All right. Where to? Aha, zajebiście. Texas, you got those coordinates? Here you go, buckaroo. Okay. So where are we heading? First things first, Rodriguez. To stand a chance, you're gonna need a bigger boat. Luch talking. Bigger is not so important. Faster, tougher, more firepower? Nah. Sounds interesting, Luch. What do you need? You need me. Your friendly neighborhood one-stop shop for quality intel and other military sundries. Now, I've heard tell about a super-fast jet boat being built by our buddies, the Black Hand. The agency's been eyeing it for a while. It's in transit on a cargo plane. You'll be waving at him soon, hombre. So Rico, do your thing. Hijack the plane, steal the boat, bring it to Luch. Luch talking. Attack boat without weapons is just boat. I need armaments, missiles, machine gun. Sheldon, you said you will get. How? I got this covered, my former commie friend. Uncle Sheldon has connections. Then get to it, Uncle Sheldon. Rico, you get the plane. Luch, just sit tight. So Rico, Luch, you two already met? Yeah, Luch and I worked together. Brief. Luch talking. Nah, very brief. Target in sight. Hey, is this the best plan we could come up with? Actually, yes. This is our only shot. You lose that plane, no superboat. Zelda, what intel do you have on that plane? I expect they welcome it. No! Don't worry about it, amigo! It's a run-of-the-mill transport flight. Just hop in and they'll be scared shitless. Dlaczego ci trochę nie wierzę, Sheldon?
moja celność nie odchodzi od normy. So much for your run-of-the-mill transport, Shell. What? How the hell? Rodriguez, hurry up and jettison the cargo. Right, co teraz? Aha. Okej. Okay. Tak też można. I think this is my stop. Ho, ho, ho! Ej, to wygląda jak łódź prawie, że podwodna, jeśli ma być szczery. Luchador! You're going to love it, Luch. Luch talking, that is good. But still, I have no weapons. Where are weapons? I'm on it, Lucianov. Haven't you Ruskies ever heard of a little something called patience? You can't just snap your fingers and get high-tech secret weapons. So, until I do figure out how to procure them for you, sit tight. I'll holler when I'm done with the grocery shop and Sheldon out. What's next? Access code. The Black Hand locked down Stingray when they took over. My crew has tracked down one of the Black Hand security officers. You guys have been busy. The target is currently on the mainland, traveling in a convoy. I sent a few of my guys there for support. Get the access codes, and make sure no one escapes. Okay. Special delivery for a Mr. Luch? My crew is already in place. We're just waiting for you. Dobra, to przelecimy się w takim razie. Będzie szybciej niż z buta. Szkoda, że nie ma kurde jeszcze tego. Szkoda, że nie ma opcji. Yes, this boat will do just fine. Szkoda, że nitra nie mam w tym, no ale trudno. Hey, Luch, why are you doing this? Luch talking. Dima always talked highly of you, Rodriguez. She said you would make a difference. That's why she asked me to help you at Vigilator. You two have history. Luch talking. We worked at same facility, became friends. Then I helped her escape the Ravel. That was good work, Luch. Okay. Well, I am officially the world's most unsung hero, selflessly working behind the scenes solely for the benefit of frontman Rico Rodriguez. I've acquired some weapons for your boat, and I have dropped them off with your friend Luch. Fun little gang you got there. Sheldon, if you're trying to convince me that you're reliable and faithful, I don't think we have enough time on this mission. Or any mission. Ale fajne jest, że czasem odkrywam sporą część terenu. Wiesz, te zasadzki tylko. Dobra. Na razie. Alright, game on. Convoys en route to your location. Plant some explosives on that bridge and blow it on my mark. When they're trapped, we attack. Oh yes! Poproszę! To jest lepsze niż granatnik. Dobra, ale gdzie jest... Steady, Rico. Wait for it. Dobra, czekaj, ale co ja mam wysadzić? Most czy co? Now. Ja. Dobra, szkoda będzie mi rakietnicy. No ale... Oj!
Okej. Okay. To nie rakietnica. To jest po prostu taki konkretny granatnik, ale też może być. Okay, that's all of them. Now, where are the Stingray credentials? The hell would I know? Look for a briefcase or something. Żeś pomocna? Tu są te dokumenty. Dziękować? Briefcase. Check. Good. Look, gotta go. I've got to steal a black hand boat for phase two. Sheldon will brief you on the rest. Sheldon here. Get to this black hand dry dock. You'll find something you definitely want to steal from him. Okej, okay, gdzie mam iść? 3 kilosy w tamtą stronę. Okej, no nie powiem. Liczyłem na to, że coś się tutaj... Dry dock is where they fit so-called electrical field generators to their boats. Look, you guys want to sneak into Stingray, your real problem is the late Eden Corporation's atmospheric modulator. After the whole accident slash storm debacle, there was some sort of electrical phenomenon, a differential discharge or something. Look, the point is, the big zapper went completely bonkers. So when you get too close, you get zapped, huh? What about the black hat? I'm glad you asked, hombre. Attach one of those generator devices to your boat, you sail in and out of Stingray without getting barbecued. Ah, so those generators cancel the electrical differential and prevent the atmospheric modulator from discharging onto their boats. I see. Ale proszę, widać, że Rico nie jest tylko durnym mięśniakiem, który robi rozpierdol. Widać, że jednak coś tam jeszcze umie w technikę i tak dalej. Bo nie zrobię z niego zaraz jakiegoś takiego naukowca, no ale widać było, że w tym temacie wie, co mówi. Dobra. Śmigłowiec poszedł, ale to tam nieistotne. I'm at the dry dock, and I've got company. Yep, and you don't want to tip off the black hand about our plans. Understood. Kurwa, nie dało się tak od razu. All done here. Now how do I bring this back to you? It's pretty big. One of my crew is on its way with the chopper. You'll figure out the rest. Looch talking. Perhaps use tether device to hold generator with helicopter? Is robust enough. Mogę wziąć wszystkie, na tyle linek mam. Wypadałoby, żeby jeszcze ten śmigłowiec tak fajnie tu ustawił, nie? Aha! XD. Z
Dostałem śmigłowiec, ale muszę sobie go sam kurwa spilotować. No zajebiście. Chyba ustawione tak, żeby od cały czas szedł w górę, tak mi się wydaje. Dobra. O, a nie, on jest, a nie, jest ustawiony na ostatnim tym, po prostu. Na ostatnim chyba ustawieniu, jakie w ogóle dałem. Czyli jak daję gazowanie w górę, no to będzie cały czas leciał w górę. Dobra, czyli to jest ta różnica. Y to jest opuszczenie. Field generator coming up. Not bad, Rodriguez. Okej, okay, tylko what have you been up to? Nothing really, just commandeered a Black Hand boat. Another boat? The rocket boat is too obvious. It's meant to attack and wreak havoc. It's the Rico boat, but you need a different one to sneak in, so Trojan horse boat. All part of the plan, Rodriguez. Good talking. Rocket boat almost finished. Need more time. Hey, one last thing. I brought you one of those voice modulators the Black Hand use. Ah, this should be fun. Target neutralized. To parodia panie Vadera. Jezu, jak mnie to ciągnie, jak mnie to spowalnia w ogóle. Już dawno byłby na miejscu, gdyby nie to. Dobra, wyląduję sam na szczęście. You missed. Again. Your gun missed. Ah, let me see here. Okay, try again. Good. All done. So how does it look, Luch? You got your high-speed jet engine, improved controls for better agility, and of course, missiles. All she needs now is a cool name. It's a boat, and it has rockets. How about Rocket Boat? What about, wait for it, the Luchador? Ah. So, let's head over to the Stingray, see what those Black Hand are. Great plan. Want to die. What did she say? She said, drive safe. Hey, you know me. Sheldon, you want to chime in here? Well, this is what we know. There are 5 satellite stations surrounding the Stingray base, heavily guarded by the Black Hand. Not sure how that works exactly, but they act as safety systems for that big atmosphere modulator on top of the base. Unless we get the data from them, any unprotected object... Bullseye! So what's the plan? Take the rocket boat and knock out those stations. Then the real work begins. You mean with the Luchador? Not a problem. Hey, Luch, what's in that box? Nah. No, co tam schowałeś, cwaniaczku? Dobra, mamy to. W końcu! Okej, jest. Luchador! Misja zablokowana. Ouuu! Proszę? Ty, czekaj, czekaj, czy to jest? Tak, obszar ogończy. O kurde! To jest... To ja myślałem, że to jest do tego, z tymi mechami czy coś tam. A to nie, dobra, czyli tu jest ta główna rzecz, a tu mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć kolejnych. Dobra, nie czy będziemy się tym zajmowali w kolejnych odcinkach, no bo jednak bardziej wolałbym się zająć Mario, nie? No ale niestety.
Dobra, tutaj muszę wyzwolić trzy prowincje, okej. Okay. I to jest akurat tu, gdzie jesteśmy teraz. Czyli... Ale właśnie, czekaj, to jest trzy... Tak, trzy... A, właśnie, trzy prowincje, a nie trzy miasta. Czyli muszę wyzwolić na przykład całą tą i całą tą, żeby odblokować to zadanie. Ile jest w ogóle prowincji w tym? 7. Czyli okej, dobra, czyli jeszcze dwie chyba muszę wyzwolić, bo ta się też liczy jako wyzwolona. Czyli jeszcze dwie, ale nie, no myślę, że możemy się zająć takim czyszczeniem ogólnie całego tego miejsca. Z takich właśnie rzeczy typu wyzwolenia, jak właśnie to. Jak bazy i tak dalej, żeby właśnie odblokować sobie te rzeczy. Tutaj Łódź. Gdzie jest, kurde? A no tak, przecież jak nie mam odkrytej mapki, no to mi nie powiem. Kurde, ale gdzie jest, kurde, ten, gdzie mogę dostać... Boże, nie Łódź, tylko ten helikopter z rakietami. No please, powiedzcie. Masakra. No ale dobra, mamy skok. Ale o dziwo, to jest chyba ten. To jest, nie, wygląda to jakby to, po wyzwoleniu tego obszaru, jakby to był, kurde, koniec tego DLC. No, w teorii przynajmniej, a w praktyce to zobaczymy, co będzie. No a nic to. Ode mnie póki co w tym odcinku to będzie tyle. Nasz luchador sobie tutaj bardzo ładnie czeka. Nie powiem, chętnie bym się tym przejechał i troszeczkę rzeczy porozpertalał, no ale... No, nie mogę tak od razu tego zrobić. No dobra, ode mnie to tyle. W kolejnych odcinkach zajmiemy się wyzwalaniem kolejnych prowincji. Zobaczymy, ile uda się wyzwolić. Bo mi wyzwolenie w większości... tych prowincji na tej... Znaczy większość, no po prostu. Zaczęliśmy baję lekko, bo jednym miastem zdaje się... Wiecie, miastem? Kurde, nie pamiętam teraz. Nie, bo to było Mana Ea była, Vis Electra i jeszcze coś. I ten posterunek, tylko on się chyba teraz nie pokazuje. Jest dobra, to się nie liczę. No ale kurde, kolejno. Lakos, Lawandę, Peno i Plagie. Praktycznie chyba lekko ponad godzinę wyczyściłem. A to głównie tylko przez to, że tutaj są po prostu w miarę oddalone od siebie te miejscówki, także... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Muszę podznaczać tylko, bo mi się... A nie, czekaj, przy tym mi się ta... O właśnie, tu mi się jakaś ta lokacja zaznaczyła. Zobaczmy, pojazd wodny jest oczywiście Luchador. Także bueno i to jest de facto chyba jedyna łódź, która naprawdę będzie mnie interesowała, ażeby ją sobie przywoływać. Reszta będzie tylko do, w cudzysłowie, kolekcji. Żeby sobie to dawać. I zobaczmy. Zapłon z opóźnieniem nie, tego nie chcę. Aktywować, bo to jest trochę bez sensu jak dla mnie. Zobaczmy. Tutaj kolejne wyzwanie będę miał na silną uwięź stąd. Ale tutaj za ile? Tutaj za 6, za 10. Okej, okay, dobra, czyli w sumie jak kolejne wyzwanie z tego zmobila, które mi się odblokowało. Gdzieś tam widziałem, aż odblokuje się za jakąś tą wykonam, no to będę miał praktycznie na full, prawie na full już to drzewko. Aż zobaczę, kurde, które to było. Nie tutaj, tutaj gdzieś to widziałem. Tutaj nie. Też nie. Też nie. Też nie. A to małe miasteczko to szybko pójdzie. Też nie. O, właśnie tutaj. Jak to wyzwolimy i pozwolimy poza nagraniem, to będę już miał bardzo fajną akcję, jeśli chodzi o badanie, znaczy badanie, o używanie właśnie tych, używanie większej ilości tych uprzęży. No ale dobra, to w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Just Cause 3. Cześć!